Chciałem się podzielić świadectwem tego łaski Bożej, którą Bóg zrobił w moim życiu, ponieważ mniej więcej rok temu zachorowałem i lekarze nie mogli tego zdiagnozować do końca, co to była za choroba. Przejawiało się w jakiś sposób. Miałem ból, znaczy nie mogłem poruszać się, po prostu brakowało mi oddechu. I kiedy na czwarte piętro, ponieważ mieszkam na czwartym piętrze, ciężko było mi wyjść z kilogramem mąki. Kiedy wołałem do Jezusa, przez 3 dni wołałem do Jezusa, wiedziałem, że to nie jest od Niego, ponieważ jestem długo wierzący, wołałem do Jezusa Chrystusa: Jezu, Ty możesz coś zrobić. Ty możesz być odpowiedzią na to. Jezus, na trzeci dzień, kiedy tak wołałem do Niego w desperacji, głośno krzyczałem do Jezusa, Jezus przyszedł i objawił swoją łaskę i swoje miłosierdzie. I zostałem uwolniony z tej choroby, z tej niewoli, z tej ciemności, której potrzebowałem. Czułem się wtedy jak w ucisku, ale wtedy Jezus przyszedł i dał mi wolność. I ja musiałem to zaświadczyć, muszę to powiedzieć, że Jezus może dać Tobie też taką wolność, jeśli Ty do Niego się zwrócisz. Jeśli zawołasz: Jezu, potrzebuję Cię. Bo każdy człowiek, wiecie, każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Wszyscy zrzeszyli i brak im chwały Bożej. Tak mówi Boże Słowo. I teraz do Jezusa musisz przyjść i ukorzyć się, wejrzeć w siebie, poprosić Go, żeby On wszedł do Twojego serca i zacznie się nowe życie z Bogiem. I będziesz wolny, doświadczysz wolności. Czymkolwiek jesteś związany dzisiaj, jakakolwiek niemoc, jakikolwiek coś, może lęk, może strach, może choroba, może rak Ciebie męczy, to Jezus jest odpowiedzią. Jezus Chrystus jest odpowiedzią na to zniewolenie, na tą chorobę, cokolwiek Cię męczy. Zwróć się do Jezusa, zawołaj, jesteśmy tutaj dostateczną ilością osób, możemy się modlić o Ciebie, możemy kłaść ręce na Ciebie i możesz doświadczyć realnie Boga wewnątrz. Możesz być uwolniony z wszelkiej jakiejkolwiek niewoli, ponieważ Jezus jest żywy i On Ciebie kocha. Amen.